Wykorzystywali nas. Byliśmy najmarniej opłacanymi gwiazdami w telewizji. Dostawałam $500 za program. Wszyscy myśleli, że zarabiam mnóstwo kasy. Opłaciłam rachunki i na nic mi nie zostawało. Odnosiliśmy kontuzje, trenowaliśmy dzień w dzień. Powinni potraktować nas uczciwie. Ciężko pracowaliśmy na te sylwetki. Powinni płacić nam więcej. Zasługiwaliśmy. Rozumiałam, co czują. Było mi przykro, że nie dostają więcej, ale takie podpisali kontrakty. Gladiatorzy chcieli więcej kasy, a producenci na to, kiedy myszka Miki chce podwyżkę, zatrudniamy innego durnia. Podpisaliśmy najgorsze kontrakty w historii, na czas nieokreślony. Nie dostawaliśmy podwyżek ani procentu od zysków. Takie kontrakty są dziś nielegalne. To dzięki nam. Uwielbiałam występować w programie. Uwielbiałam tych ludzi. Ale producenci traktowali nas tak, jakbyśmy byli zbędni. Tak się czuliśmy.